dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie Muzeum Gdańska w naszym oddziale głównym w Ratuszu Głównomiejskim. Na spotkaniu poświęconym Napoleonowi, który właśnie co przed chwilą zaszczycił nas swoją obecnością. Wielki serdecznie. Tak? Szanowni Państwo, w 2017 roku w przestrzeni publicznej pojawił się pomysł, aby w Gdańsku powstał, aby zbudować w Gdańsku pomnik poświęcony Napoleonowi. Jest to związane m.in. z tym, że już niedługo, w maju przyszłego roku, będziemy obchodzili 200-lecie jego śmierci. Wtedy to miałem okazję poznać pana Wojciecha Mimika, który jest wiceprezesem zarządu Fundacji Napoleona. I wtedy rozmawialiśmy o tym, że warto byłoby w Gdańsku zorganizować debatę o tym, aby zastanowić się, czy nie tylko taki pomnik w Gdańsku jest potrzebny, ale szerzej o tym, co dzisiaj wiemy o tym okresie i o sobie Napoleona. Tak, witamy bardzo serdecznie u pana Jerzego Minnika, który jest... Wojciecha, przepraszam. Przepraszam, który jest organizatorem tego naszego dzisiejszego spotkania. Myślę, że możemy brawami wyjść. Też chciałbym przywitać konsula honorowego Francji w Trójmieście, pana Alana Momper. Witamy serdecznie, panie konsulu. No i chciałbym przywitać serdecznie szanownych gości, którzy dzisiaj będą dyskutować i wprowadzą nas szerzej problematykę tego okresu i tego tematu. Witam bardzo serdecznie pana profesora Dariusza Nawrota. Pana profesora Edmunda Kizika. Pana profesora Andrzeja Janusza Ipisa. Doktora Sławomira Skowronka. Doktora Krzysztofa Ostrowskiego. Witam bardzo. I pana Cezarego Wołodkowicza. Witamy. Szanowni Państwo, pomiędzy nimi siedzi kobieta i chciałem bardzo serdecznie przedstawić osobę, która mam nadzieję będzie dzisiaj panować nad tempem dyskusji, która spodziewamy się może być bardzo gorąca, ale pozwólcie Państwo, że przedstawię panią dr Annę Łysiak-Kłątkowską, która jest adiunktem tutaj w naszym Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego w Instytucie Historii, w Zakładzie Historii Polski i powszechny XIX wieku. Witamy bardzo serdecznie. Pani doktor jest także prezesem Gdańskiego Działu Polskiego Towarzystwa Historycznego. Interesuje się okresem właśnie do oświecenia, pierwszych dziesięcioleci XIX wieku, historią i kulturą Francji. No i jest kobietą, co daje nam... Szanowni Państwo, pozwólcie Państwo, że jeszcze skorzystam tutaj ze swoich możliwości, jakie daje mi rola gospodarza i podziękuję pewnej osobie, która pomogła nam kilka miesięcy temu przy organizacji wystawy Gdańszczanie 1939. Chciałbym publicznie podziękować prezesowi Towarzystwa Miłośników Gdańska, panu Piotrowi Mazurkowi, za jego pomoc przy organizacji wystawy Gdańszczanie 1939, którą otworzyliśmy w przededniu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Panie Piotrze, dziękuję bardzo i na pana ręce chciałbym taki dyplom podziękowania. Dzień dobry Państwu po raz drugi. Witam serdecznie wszystkich szanownych gości. Oczywiście goście, którzy uczestniczą w debacie, już zostali przywitani. Ja myślę, że bez tak wspaniałej publiczności nie byłoby dzisiejszej debaty. Proszę Państwa, może parę słów o fundacji. Fundacja powstała w listopadzie 2018 roku. Wpadliśmy na pomysł, w zasadzie długie dyskusje z kolegą prezesem Wojciechem Bielickim doprowadziły do tego, że postanowiliśmy uczcić
nie tyle osobę cesarza, co stwierdziliśmy, że tacy, którzy do tej pory w Polsce nie zostali uczczeni, a mianowicie żołnierze, ci, którzy w tej epoce walczyli o niepodległość. Tak naprawdę o rąbek niepodległości, bo jak się okazuje, tylko ten rąbek niepodległości został w tym czasie wywalczony. Byliśmy pod zaborami od 1793 roku, od drugiego zaboru, prawda, Gdańsk był pod zaborem pruskim. Niestety nie mogły się tu dziać bez naszych, prawda, zaborców jakiekolwiek działania na rzecz Polski, na rzecz gdańszczan, Polaków. I w zasadzie iskierką nadziei, jak pamiętamy, twórca naszego hymnu w 1797 roku, uczestnicząc w powstawaniu Legionów we Włoszech, napisał słowa do dzisiejszego naszego hymnu. I ta nadzieja przez wiele lat była pobudzana, można powiedzieć, i odżywała przy okazji każdego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Oczywiście już mówię po tym okresie, po kongresie wiedeńskim, po 1815 roku. Niestety okazało się, że Napoleon nie był w stanie zawojować przy pomocy oczywiście wszystkich wojsk międzynarodowych, między innymi oczywiście Polaków, których było ponad 100 tysięcy, z czego można powiedzieć, że 90% zginęło. Proszę Państwa, zobaczmy, oni nie mają żadnego swojego miejsca pamięci. Mamy oczywiście różne inne pomniki, monumenty poświęcone różnym żołnierzom z różnych epok. Z epoki napoleońskiej niestety nie. Dzisiaj, proszę Państwa, ta debata jest pierwszą debatą, która umożliwi takie bez skrępowania, czyli bez, można powiedzieć, narzuconego jarzma, którym byliśmy tak naprawdę do 1989 roku, normalnie dyskutować. Państwo nie wiem, czy wiecie, ale na przestrzeni lat II Rzeczpospolitej, czyli też wolnego państwa polskiego, nie zostało napisane żadne, prawda, poważne dzieło, które by traktowało o tym okresie napoleońskim. Wszystkie powstawały po latach II wojny światowej. Były to oczywiście zebrane różne pamiętniki, ale i też pamiętajmy, że bardzo precyzyjnie działała cenzura. Pamiętajmy, że dzisiaj właśnie mamy taką możliwość. Historię piszą, proszę Państwa, zwycięzcy. Zwycięzcami do, powiedzmy, tej II wojny światowej wiadomo, kto był. I wiadomo, kto miał prawo i mógł szczerze o wszystkim, prawda, mówić. Dzisiaj myślę, że jest właśnie taki czas, żeby tą debatą pokazać, że ci, którzy kształtowali wiedzę historyczną do tej pory, czyli mocarstwa Anglia, Prusy, Rosja i Niemcy, Prusy, czyli Niemcy, Rosja, Austria, już nie mają możliwości wpływu na nasz głos, na to, co rzeczywiście możemy stwierdzić, że nas, Polaków, dotyczy. Proszę Państwa, ja chciałbym w takim razie oddać głos specjalistom i tutaj prowadzącą będzie pani doktor Anna Łysiak-Podkowska, myślę, że wspaniale wybrana, prawda, wśród znakomitego grona historyków, którzy odpowiedzą na każdy temat. I Państwa chciałbym też zachęcić do uczestnictwa w tej debacie, czyli zadawania pytań w drugiej jej części po przerwie kawowej. Także zapraszam i zaczynamy. Szanowni Państwo, ja również na początek chciałabym powiedzieć, a właściwie odczytać parę słów, które będą stanowić wprowadzenie do naszej debaty. Chciałabym zacząć od takiego stwierdzenia. Parafrazując słowa Andrzeja Nieuważnego, który mam nadzieję spogląda teraz na nas i się uśmiecha, można by zapytać, dlaczego znowu Napoleon i ile razy jeszcze Napoleon?
British Library obliczono, że do lat 90. XX wieku ukazało się około 800 tysięcy prac poświęconych Napoleonowi. Właśnie mija od tego czasu 30 lat. Ile kolejnych prac powstało? Widać więc, że epoka napoleońska nieustannie stanowi przedmiot zainteresowania, mimo swoich sprzeczności, różnorodności. Była malownicza, tak jak barwne były mundury wszystkich żołnierzy walczących po każdej ze stron. Przed rokiem 2004 został rokiem rocznicy 200. rocznicy pierwszego cesarstwa Francuzów, został zrealizowany historyczny film dokumentalny pod tytułem Napoleon, l'homme le plus connu après Jésus-Christ. Napoleon, człowiek najbardziej znany po Jezusie Chrystusie. Na czym polegał i polega fenomen tego, którego jedni mianowali pierwszym po Chrystusie, inni nazwali potworem z Korsyki, synem szatana, ludożercą. Wypada też zapytać, jakie miejsce w snach o potędze i budowie imperium kolonialnego zajmowała sprawa narodu i państwa, którego już nie było na mapie. Państwa, które przez mieszkańców terytoriów europejskich, gdy jeszcze istniało, łączone było z kontynentalnymi rubieżami i krańcami. Państwa, które w 80 lat po wydarzeniach, które są przedmiotem naszej debaty, przewrotnie i prowokacyjnie w literackiej konwencji zostało umiejscowione nigdzie przez Alfreda Jarry w sztuce pod tytułem Ubu Król. W pamiętniku Pauli Moraczewskiej, córki Feliksa Łubieńskiego, w odniesieniu do roku 1807 przeczytamy: niebawem gwiazda napoleońska miała zaświtać jutrzenką narodowych nadziei i olśnić spojrzenia zapatrzone w świetne jego oręża zwycięstwa. W polskiej świadomości i pamięci historycznej epoka napoleońska, zarówno przez zwolenników, sceptyków, jak i krytyków, wiązana jest ze sprawą narodową i tradycją czynu zbrojnego. Jeden z oficerów francuskich po bitwie pod Fredlandem, stoczonej 14 czerwca 1807 roku, zanotował w swoich pamiętnikach takie zdanie: o tam, po drugiej stronie, ciągle są jeszcze Rosjanie. Jeszcze z nimi nie skończyliśmy. Gdybym był cesarzem, przepłynąłbym jutro rzekę, zrobiłbym im drugi Fredland, a potem stworzylibyśmy nasze Królestwo Polskie. Dążenie i marzenie o Królestwie Polskim, Rzeczypospolitej, Polsce, które mimo różnic w kwestii granic, kształtu terytorialnego i ustrojowego łączyło kolejne pokolenia mieszkańców ziem polskich, ziściło się w 1918 roku. Dążenia do odbudowy Królestwa Polskiego w czasach napoleońskich przedstawi profesor Dariusz Nawrót. Do wystąpienia profesora Andrzeja Januszajtisa jeszcze powrócę. Szanowni Państwo, razem z Muzeum Gdańska i Fundacją Napoleona, znakomitymi uczestnikami debaty, zapraszam wszystkich zaproszonych gości, Państwa, którzy przybyliście dzisiaj do ratusza, abyście wkroczyli w świat przeszłości, w czasy napoleońskie i mam nadzieję, że przeżyjecie fascynujące spotkanie z historią. Dziękuję i zapraszam profesora Nawrota. No po tak wspaniałych słowach pani doktor, to ja nie wiem, czy ja podołam, ale postaram się. Epoka, o której pani doktor wspomina, rok 1806, kiedy Francuzi pojawiają się na ziemiach polskich, to czas, kiedy Gdańsk znajduje się w granicach Królestwa Prus, a włada nim Fryderyk Wilhelm III. I od razu zacznijmy tak przewrotnie. To, że mamy epokę napoleońską, zawdzięczamy Fryderykowi Wilhelmowi III. I wiecie, drodzy Państwo, że bez tego króla nie mielibyśmy tak naprawdę epoki napoleońskiej w Polsce. Mielibyśmy opowieść, którą pewno uczono by nas w szkole, mówiąc, że właściwie nie warto na innych się zdawać, o legionach, które biły się gdzieś tam we Włoszech, potem nad Renem, prawda, Kniaziewicza. Skończyło się to oczywiście
katastrofą idei legionowej Polinę Wilk, kiedy w 801 roku idea przepadła, tragedią na San Domingo, gdzie większość legionistów wyginęło, i właściwie mieliśmy opowieść o tym, jak nasze nadzieje na to, że Republika Francuska przyniesie nam wolność, całkowicie upadły, i taki epizod w naszej historii, kosztowny, bo przynoszący ileś tam ofiar, zanotowaliśmy. Ale stało się inaczej. Stało się właśnie za sprawą króla Prus. Bo co się stało? 14 października 1806 roku w bitwie pod Jeną i Auerstedt armia pruska przestała istnieć. Ta wspaniała armia, która była dumą państwa pruskiego, dzieckiem Fryderyka Wielkiego, w ciągu paru godzin została unicestwiona, a pości, który potem, bym powiedział, podręcznikowo przeprowadzili Francuzi, zaprowadził ich aż do stolicy Prus, czyli Berlina. I właściwie wydawałoby się, że Fryderyk Wilhelm III nie ma już żadnego wyjścia. Stracił armię, stracił stolicę, no co może zrobić? Może tylko poprosić o pokój i modlić się, żeby ten pokój był jak najbardziej łaskawy. Fryderyk Wilhelm III nie zdecydował się na ten pokój. Nie zdecydował się z przyczyn, które oczywiście jako historycy znamy. Chodziło o poparcie, jakiego udzielił mu car Rosji Aleksander I i fakt, że właśnie w kierunku Wisły zmierzały w czasie, gdy armia pruska ponosiła klęski, oddziały cara Rosji Aleksandra I. Wyjechał z Berlina, udał się do Kostrzynia, potem powędrował w kierunku Królewca, w końcu skończył gdzieś tam nawet w Kłajpedzie, ale co najważniejsze, nie skapitulował. I Napoleon chcąc, nie chcąc, musiał iść na wschód. A idąc na wschód państwa pruskiego, znalazł się gdzie? Na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, które w wyniku trzeciego, drugiego, pierwszego rozbioru znalazły się w granicach państwa pruskiego. I Napoleon zdawał sobie sprawę, że jest to sytuacja, która mu sprzyja, dlatego że może w tym momencie wykorzystać sprawę polską. Napoleon to umysł otwarty. Jego wielkie sukcesy, które osiąga nie tylko na polu bitwy, polegają na tym, że on umie dostosować działania do zmieniających się okoliczności. To do dzisiaj jest problem decydentów. Czasami mają plan i nie patrzą, co wokół nich się dzieje, realizujemy plan. Nie, Napoleon nie był ani takim wodzem, ani takim politykiem, ani takim administratorem. On zawsze dopasowywał swoje działania do zmieniających się okoliczności. I tak szykował się na taką możliwość także w roku 806. Zanim jeszcze znalazł się w Berlinie, zanim jeszcze pokonał 14 października Prusaków, on już wiedział, że trzeba mieć z tyłu tam za sobą dwie ważne postacie, które ucieleśniają sprawę polską, czyli Wybicki i Dąbrowski. Prawda? No, Jan Henryk, wiadomo, twórca pierwszych legionów we Włoszech, którzy znajdą się w Berlinie. I Napoleon nie ma wątpliwości, że musi zagrać kartą polską. Musi zagrać z kilku podstawowych przyczyn. Po pierwsze, wkracza na ziemię, które w momencie, kiedy zagra kartą polską, będą mu przyjazne. Tak? Wybuch powstania, do którego zachęcić ma Wybicki i Dąbrowski, przyniesie jeden efekt podstawowy. Opóźni marsz armii rosyjskiej na zachód. Da mu kolejne dwie ważne korzyści. Polacy, którzy przychylnie przywitają Francuzów, dadzą aprowizację, co jest niebagatelną sprawą w sytuacji, gdy oddalamy się tysiące kilometrów od Francji. No i co najważniejsze, dadzą świeżego rekruta w sytuacji, gdy te nasze zasoby rekruckie są bardzo odległe, prawda? I mamy kolejne dwa ważne momenty, które też Napoleon chce wykorzystać. Po pierwsze, Polacy stojący po stronie Napoleona, to w gruncie rzeczy argument w przyszłych rokowaniach pokojowych, ale też biorąc pod uwagę fakt, że Prusy to nie jedyne mocarstwo rozbiorowe, to także i Austria, ale przede wszystkim Rosja, to sprawa polska w rękach Napoleona może być bardzo ważnym argumentem na rzecz zmuszenia Aleksandra do zawarcia pokoju. Zagranie kartą polską w rozumieniu zachodniej guberni Rosji, którą przecież zamieszkują oddani i obywatele dawniej Rzeczpospolitej, to dla Aleksandra bardzo poważny problem, jak wkrótce pokaże historia. I co najważniejsze, tworząc cały ten układ polityczny, ma jeszcze jedną korzyść i likwiduje jedno niebezpieczeństwo. Pomyślcie, drodzy Państwo, Napoleon idzie na wschód. 3 listopada, kiedy ogłaszają odezwę Dąbrowski i Wybicki, Francuzi są już w Poznaniu. Wkrótce 27 listopada będą w Warszawie. Ale z drugiej strony nadciągają Rosjanie. Francuzi są daleko na wschodzie, a na południu mają Śląsk. 8 potężnych forcet, 30 tysięcy pruskiego żołnierza. Nie najlepszej kondycji po klęskach październikowych armii pruskiej, ale możliwych do
Wyszły tak jakby do zmobilizowania, do zaprowadzenia dyscypliny i wykorzystania na flance wielkiej armii. To są wszystko poważne problemy, którymi musi się zmagać Napoleon. I Napoleon w gruncie rzeczy tą kartą polską zagra. Dlatego zagra tą kartą polską. I uzyska efekt, którego wydawałoby się, no spodziewać się było trudno. Ponieważ to nie jest tak, że w dotychczasowych działaniach nawet próby wzywania Polaków, czy to przez Prusaków, czy Austriaków, czy Rosjan, spotykały się z jakimś większym entuzjazmem. Polacy patrzyli sceptycznie, pamiętając o tym, ile krzywd sąsiedzi wyrządzili w XVIII wieku i w jaki sposób traktowali istniejącą jeszcze u schyłku tego wieku Rzeczpospolitą. Ale kiedy pojawia się ta słynna odezwa Wybickiego i Dąbrowskiego, efekt jest właściwie piorunujący. Nikt się nie zastanawia, drodzy Państwo, iść czy nie iść. Szlachta rusza na koń. I to naprawdę rusza masowo. Są obszary, gdzie rusza także naprawdę z dużym zaangażowaniem mieszkaństwo. I są obszary, gdzie ruszają nawet chłopi, drodzy Państwo. Ja akurat pochodzę z takiego regionu, który ma piękną kartę zapisaną w 1806 roku, bo wyobraźcie sobie, że kilkanaście lat wcześniej, dokładnie na tej ziemi, którą dzisiaj się popularnie nazywa Zagłębiem Dąbrowskim, a wtedy w 1806 roku była tak jak Gdańsk, pod władzą króla pruskiego. Kościuszko rekrutował swoich pierwszych kosynierów. I ci chłopi wrócili potem po klęsce insurekcji do swoich chałup. I wiecie, co się dzieje w 1806 roku? Kiedy dochodzą wieści, że tam na północy, bo tu nie ma żadnego żołnierza francuskiego na południu. Żołnierze francuscy są na linii Poznań, Warszawa, gdzieś tam po Kalisz, nie aż tak daleko, prawda? Gdzie, no dziwnie, żeby to geograficznie dookreślić, najprościej koło Katowic, prawda? Najdalej do Częstochowy doszli. A tam spontanicznie szlachta, mieszczanie i chłopi idą się bić. I nie zastanawiają się nad tym, jaki będzie tego koszt. Miejscowy, najpotężniejszy właściciel ziemski cały majątek przeznacza na to, żeby wystawić oddział kawalerii. I kończy, że tak powiem, katastrofą, pozostaje wprawdzie generałem brygady, ale traci wszystkie dobra, które posiada. Chwała Bogu, że miał żonę z dobrym posagiem, no to jakoś resztę życia przecierpiał, można by powiedzieć, na żonowym garnuszku. Ale taka to jest sytuacja. 806 rok to naprawdę i siódmy wspaniały zryw Polaków, który daje efekty wymierne. Na pewno zresztą nie pozostawia złudzeń, kiedy mówi w Poznaniu do Polaków: zobaczę, czy godni jesteście tego, by być narodem, prawda? Wojsko, aprowizacja, to są rzeczy, które musicie zrealizować. Jeżeli potraficie zdobyć się na ten wysiłek, to wtedy pomyślimy, co ze sprawą polską. I Polacy potrafią, to nie ma wątpliwości, potrafili ten wysiłek dokonać. Nie każdy i nie zawsze, bo wiadomo, że wojna i postawy ludzkie zawsze trzeba opisywać w odcieniach szarości, a nie w kolorach biało-czarnych. Ale niewątpliwie w tym 806 i 7 roku Polacy nie mieli wątpliwości, że ich interesem jest stanąć przy boku Napoleona. I przychodzi czerwiec 1807 roku i zwycięstwo, to zwycięstwo, o którym wspominała pani doktor, 14 czerwca, Frydland i kapitulacja Aleksandra. Napoleon świetnie przewidział, że karta polska będzie ostatecznym argumentem, który zadecyduje o klęsce cesarza Rosji. Dlaczego? Dlatego, że od zimy właściwie, od Iławy, czyli po 8 lutym 1807 roku, Francuzi rozpoczynają akcję na rzecz powstania polskiego w zachodnich guberniach Rosji. Kiedy 14 czerwca armia rosyjska zostaje pokonana przez Napoleona, Aleksander jest w położeniu między młotem i kowadłem, bo ma przed sobą zwycięskie wojska cesara Francuzów, a za plecami, i to już wiemy, że ma, powstanie gotowych do walki Litwinów. Armia rosyjska właściwie może zostać unicestwiona. Aleksander nie chce kapitulować. Jemu daleko do zgody z Napoleonem. Ale wtedy wielki książę Konstanty Pawłowicz, znana postać w naszej historii, wypowie słynne zdanie, które zanotuje jeden z rosyjskich dowódców. To po co się dalej bić, mówi do brata? A weź daj każdemu żołnierzowi pistolet. Wiesz, panie, bo będziesz miał ten sam efekt, co następna bitwa. I Aleksander się ubrał i idzie na rokowanie. Idzie na rokowania i wie, że w gruncie rzeczy w jego interesie nie może zgodzić się na jedno. Może się zgodzić nawet na osłabienie Prusów, bo Prusy rzeczywiście zostaną, można by powiedzieć obrazowo, zmaltretowane przez Napoleona. Tracą wszystkie posiadłości na zachód, od Łaby, etc. Ale nie może się zgodzić na jedno, żeby powstało Królestwo Polskie.
Aleksander wie, jaka siła oddziaływania tej idei byłaby w zachodnich guberniach Rosji, ale też i w neutralnej w czasie tej wojny Austrii. Dlatego w gruncie rzeczy skomplikowane rokowania doprowadzają do tego, co nazywamy księstwem warszawskim. Namiastki Polski, która w gruncie rzeczy posłuży się ma jednemu, stać się swoistego rodzaju kołem napędowym idei odbudowy Królestwa Polskiego, która dostarczy żołnierzy, środków na to, by ta Polska w najbliższych okolicznościach mogła się stać. A że moje słowa nie są gołosłowne, to ja sobie pozwolę tylko jeden cytat przez całą swoją wypowiedź użyć tutaj, pokazując Państwu, co myśleli Polacy, zderzając się z tą ideą księstwa warszawskiego i grzebiąc nadzieję na to, że ten wielki wysiłek roku 1807 przyniesie już odbudowane Królestwo Polskie. Pisze ładnie, znakomita zresztą postać polskiej historii, Aleksander Chodkiewicz. Czyli pokój zawarty z Rosją uczynił ją uległą układom Napoleona. Czas to rozstrzygnie. Sądzę wszelako, iż przyjdzie do nowej z Rosją wojny, a wtedy Napoleon pozna, że jedynym sposobem jej posprawienia jest nie utworzenie księstwa warszawskiego, lecz polskiego narodu, który nic nie mając, co by go od Francji odłączyć mogło, ma wszystko do zostawienia w nieprzyjaźni z Rosją, Austrią i Prusami. Lecz nie dochodźmy niezgłębionej polityki Francuzów. Zdajmy los przyszły na Boga, który po kilkunastu latach cierpień naszych może obrócić po nam wzrok swój łagodny. I miał rację, bo wkrótce nadchodzi rok 1809, a po nim rok 1812. To, co nazywamy Tyrzem, układem tyrzyckim i przymierzem tyrzyckim między Rosją a Francją, rozsypuje się w roku 1809. Aleksander nie jest zainteresowany dalszym sojuszem z Francuzami. Wyczerpał w gruncie rzeczy te korzyści, jakie mógł dać ten sojusz zarówno na północy, mówimy o kwestii finlandzkiej już skrótowo, jak i na południu, mówimy o kwestii tureckiej. On już jest zdecydowany na konfrontację, ale jest na tą konfrontację zdecydowany przede wszystkim dlatego, że w 1809 roku stało się coś, czego Rosja nie mogła zaakceptować. Kiedy rozpoczęła się kolejna koalicyjna wojna w Europie, którą wznieciła Austria w 1809 roku, Napoleon po pokonaniu tej Austrii złamał w pewnym sensie zasady swojej polityki. Plan był taki. Austriacy przegrali i muszą zapłacić. Muszą zapłacić także sojusznikom Napoleona. A tym sojusznikiem w 1809 roku była Rosja i było Księstwo Warszawskie, między innymi, nie tylko. I jedna i druga strona miała dostać taką samą część. Podobne nabytki kosztem Austrii gdzieś na obszarze Galicji. Rosja dostała okrąg tarnopolski, ale Napoleon, który wszędrą, gdzie zawierały pokój, decydował o ostatecznych rozstrzygnięciach, wysłuchał polskiej delegacji. Za sprawą postaci, która zresztą wchodzi wtedy z wielkim impetem na scenę polityczną Księstwa Warszawskiego, Tadeusza Matuszewicza, dzieje się coś, co w gruncie rzeczy pokazuje też, o czym powiem, charakter Napoleona. Księstwo Warszawskie nie dostaje 1:1 w stosunku do Rosji. Dostaje 3:1. I wtedy w Petersburgu już wszyscy wiedzą. Wojna. Nie można dopuścić do tego, żeby Królestwo Polskie stało się faktem. A co sobie mogą pomyśleć Polacy? W 1806-1807 roku stanęliśmy u boku Napoleona, który rozpoczął wojnę z Prusami, tak? Jaki był efekt? Księstwo Warszawskie nie spełniło naszych oczekiwań, ale było. W 1809 zawalczyliśmy znowu, bijąc się dzielnie. I jaki efekt? Podwoiliśmy to Księstwo Warszawskie. No to o czym każda polska głowa mówi? No to teraz tylko Rosja, prawda? A Rosjanie patrzą. Hrabia Tarnowski, który będzie organizatorem jednego z pułków kawalerii, jaki powstanie w Galicji, kiedy wziął ze sobą kilkudziesięciu młodych ludzi ze szlachty i mieszczaństwa wołyńskiego i ruszył do Galicji po to, żeby z zaboru rosyjskiego, formalnie można by powiedzieć jako sojusznik, prawda, bo Rosja sojusznikiem była, wesprzeć działania powstańcze Polaków i armii księcia Józefa Poniatowskiego, przeszedł przez przejście graniczne w taki sposób, że ono przestało fizycznie istnieć. Kilkadziesiąt koni rozniosło rosyjskie przejście graniczne. I Rosjanie się chwycili za głowę i mówią, Jezus Maria, jak oni teraz takie numery robią, to co się stanie, jak dojdzie do wojny, prawda? I do wojny doszło. Napoleon tej wojny nie chciał. To Aleksander chciał wojny i w gruncie rzeczy tą wojnę uzależniał od postawy Polaków. Nie udało się. Ten plan, który miał wtedy oznaczać wielki marsz na zachód, legł w gruzach między innymi dlatego, że elity księstwa warszawskiego trwały.
trwały przy Francji i tej Francji nie zamierzało opuścić. Napoleon stąd nie chcą, po planach ataku Aleksandra, których jednym z celów miał być Gdańsk w 1811 roku, pamiętajmy, musiał zdecydować się na wojnę. Nie chciał tej wojny, dlatego że Napoleon wtedy obładnięty był ideą stworzenia tego, co można by nazwać wielkim cesarstwem w Europie, czyli skonsumowania tych swoich zwycięstw, które w przeciągu ostatnich lat przyniosły mu dominację w Europie. No i troszkę tak to bywa, co będzie miało swoje konsekwencje. Jak się czegoś nie chce, to człowiekowi to do końca nigdy w życiu nie wyjdzie. Na tą wojnę z Rosją musiał się zdecydować i się zdecydował w sposób szczególny. Zamierzał tą wojnę rozstrzygnąć w ciągu 2 tygodni. Pamiętajcie, drodzy Państwo, Napoleon nigdy nie zakładał, że trafi aż do Moskwy. Dla niego punktem, gdzie wojna z Aleksandrem miała się zakończyć, to było Wilno. Tu miało dojść do wielkiej bitwy, która zniosłaby armię rosyjską, tak jak kiedyś zniesiono armię pruską pod Jeną i Frydlandem, a w konsekwencji zmusiłoby się Aleksandra do kapitulacji politycznej. On wiedział, że ani Rosji nie podbije w całości, albo ani jej nie unicestwi, prawda? Chodziło o to, żeby dogadać się w nowych warunkach geopolitycznych. Dlatego chcę kampanii, która będzie błyskawiczna i przynosząca zwycięstwo w krótkim czasie. No i nie udaje się. Nie udaje się. Nie udaje się za sprawą tego, co w gruncie rzeczy Napoleon nigdy poważnie nie brał pod uwagę, a co w kampaniach wojennych niestety bywa czasami warunkujący sukces, czyli pogody. I to nie chodziło o generała Mroza popularnego, który dziesiątkował oddziały francuskie w grudniu roku 1812, tylko o to, co stało się 24 czerwca roku 1812, kiedy armia francuska przeszła Niemen w temperaturach 35 stopni, 40. Napoleonowi nawet taki szałas liści granierzy wybudowali, żeby słońce na niego nie prażyło. W ciągu paru godzin zamieniło się w burzę, gradobicia i pogodę na poziomie 5 stopni. Armia utonęła w błocie, jaki spowodowały grad i rozmyte drogi. Dziesiątkowała konie, a konie, pamiętajcie, w tej epoce to jest tak jak w dzisiejszym wojsku. Samolot, ciężarówka, czołg, prawda? Konie z podstawą mobilności armii. Te konie padają jak muchy, ponieważ większość z nich to konie ciepłokrwiste, które nie wytrzymują szoku termicznego. Żołnierze opisują, konie są, stoją na postoju rano, połowa z nich leży martwa, nie przetrwały nocy, która była zimna i cały czas deszczowa. Na siłę wpycha się do kościołów, stąd te obrazy już będę kończył. 5 minut jeszcze, wspaniale. Grenadierzy cesarza w 5 minut bitwę rozstrzygali, także ja mam nadzieję, że też zdołał. Nie udało się, Napoleon znalazł się w Wilnie, ale w tym Wilnie nie było Aleksandra. Organizuje Litwę, bo ta Litwa jest mu niezbędna do tego, by móc wykorzystać jej zasoby do walki, z dalszej walki z Aleksandrem. Ma wielkie problemy, ponieważ Rosjanie grubo przed wojną przygotowywali się do wkroczenia Francuzów i tą Litwę całkowicie ogłosili z zasobów tak, żeby jak najmniej można było wykorzystać. Ja nie będę tutaj w szczegóły wchodził, bo to nie o to chodzi, ale powiem najprościej. Gdyby się udało, bo Napoleon nie wątpliwie, czy myślał o Królestwie Polskim w roku 1812. Myślał i co do tego też nie mamy wątpliwości. Po pierwsze powiem wam jedno. Nie wiem, czy wiecie, że Napoleon jest jedynym politykiem, który zawarł traktat międzynarodowy na niekorzyść własnego państwa, a na korzyść państwa trzeciego. Wiecie, taka rzecz miała miejsce. To był układ austriacko-francuski sprzed wojny 1812 roku. O co bowiem chodziło Aleksandrowi, znaczy Napoleonowi? Napoleon oczywiście nie mógł przewidzieć skali zwycięstwa nad Aleksandrem. Zakładał, że to zwycięstwo będzie. Nie wiedział tylko jak dużo. Wiadomo było też, że w wyniku tego zwycięstwa odbuduje Królestwo Polskie. Stąd idea także, która ucieleśnia się w Warszawie, ale miała być w ogóle wielkim powstaniem, tak jak w roku 1807 przeciwko Rosji, czyli idea Konfederacji Generalnej. To się akurat zamieniło w manifestację polityczną, ale to kwestia drugorzędna. To Królestwo Polskie w 1812 roku ogłoszono. Ale oczywiście w rozumieniu Napoleona to nie miała być Rzeczypospolita z roku 1772. Napoleon nigdy nie był twórcą istniejących organizmów politycznych, jeżeli już to twórcą nowych. I w jego rozumieniu takowe Królestwo Polskie, jeżeli by powstało, byłoby królestwem okrojonym terytorialnie w stosunku do Rzeczypospolitej z roku 1772. Możemy śmiało założyć, że byłoby to królestwo, w którym doszłoby do połączenia z jednej strony Księstwa Warszawskiego, z drugiej strony ziem wyzwolonych
Rosji, czyli zapewne guberni białostockiej, guberni wileńskiej, guberni grodzieńskiej, może mińskiej, ale tylko tyle. Ponieważ w ten sposób powstałoby państwo, które byłoby niewątpliwie silniejsze niż Rzeczpospolita z roku 93 po drugim rozbiorze, słabsza nawet niż ta z roku 1772 po pierwszym rozbiorze, ale Rzeczpospolita czy Królestwo Polskie, które wpisywałoby się w mapę napoleońskiej Europy. I to niewątpliwie jest faktem, co do tego wątpliwości nie ma. Dlaczego wiemy, że myślał o tym poważnie? Dlatego, że zawarł układ z Austriakami, który właśnie dowodzi jego przewidywania możliwych wariantów rozwoju sytuacji. Ponieważ nie znał skali możliwego zwycięstwa nad Aleksandrem, mógł zakładać, że to zwycięstwo przyniesie mu tylko część z tych ziem dawnej Rzeczpospolitej na obszarze litewskim. W związku z tym powstałoby państwo, które byłoby zbyt słabe. Dlatego oddaje w posiadaniu francuskim pozostające prowincje iliryjskie Austrii, warunkowo oczywiście, za kwestię zwrócenia przez Austrię, Polsce, pozostałych ziem trzeciego i części ziem pierwszego zaboru austriackiego. W ten sposób ma gwarancję, że niezależnie od skali zwycięstw nad Rosją i tak powstanie państwo buforowe na tyle silne, by z jednej strony nie bać się Rosji, i na tyle słabe, by wpisywać się w mapę napoleońskiej Europy. Stało się inaczej. Przegraliśmy razem z Napoleonem tą szansę roku 1812. Prezydent Francji Giscard d'Estaing napisał taką wspaniałą pracę poświęconą wydarzeniu roku 1812 i powiem szczerze, jest to fajna myśl, która jest po części rozwinięciem też tego, co jest wynikiem moich badań, że w 1812 roku Napoleon nie wyjeżdża do Paryża. Zostaje w Wilnie, w roku 1813 rozpoczyna nową kampanię przeciwko Rosjanom z linii Wilna i Grodna, bije tych Rosjan i dzisiaj żyjemy nie w Europie liberalnej, anglosaskiej, tylko etatystycznej, francuskiej. Taką wizję zaprezentował Giscard d'Estaing. Byłaby to szansa na zupełnie inną historię? Myślę, że tak, dlatego że u boku Napoleona nie zyskalibyśmy dawnej Rzeczpospolitej, ale zyskalibyśmy państwo nowoczesne, państwo, które miałoby nowoczesny system prawny, administracyjny, oświatowy i tylko od tego naszego wysiłku zależałoby to, że to Królestwo Polskie w przeciągu XIX wieku mogło być swoistego rodzaju enklawą nowoczesności w Europie Środkowej. I na tym sobie pozwolę skończyć. Dziękuję. Do wątków, które pan profesor poruszył, niewątpliwie jeszcze przyjdzie nam dyskutować na ten temat. A teraz chciałabym poprosić profesora Andrzeja Januszajtisa ze względu na Gdańsk. Gdańsk, który był i jest ojczyzną dla jego mieszkańców, który szczycił się tradycjami samorządności, kulturą autonomii politycznej, należał do wspólnoty hanzeatyckiej, dwukrotnie znalazł się na szlaku napoleońskim ze wszystkimi tego skutkami i konsekwencjami. I o tych śladach napoleońskich w Gdańsku oprowadzi nas profesor Andrzej Januszajtis, którego zapraszam serdecznie. Drodzy Państwo, miejsc napoleońskich w Gdańsku jest o wiele więcej niż ogólnie to uważamy. Chciałbym Państwu pokazać tylko część z nich. Poproszę, panie Leszku pierwszy. Jesteśmy tutaj na Polankach. To jest plan z tamtego czasu mniej więcej. Trzech pierwszych dworów na Polankach. One były numerowane licząc to do liny, więc to jest pierwszy, drugi, trzeci. Pierwszy dwór nosił nazwę Montpellier. Niejasna główka, jak to przetłumaczono po wojnie, bo pisało się to nie mont, tylko mont, czyli mój brylant, mój klejnot, mon brylant. I według dotychczasowego, to znaczy do 1910 roku uważano, że Napoleon przed wjazdem, przed pierwszą wizytą w Gdańsku 31 maja przenocował w tym dworze. No dwór istnieje do dzisiaj, proszę bardzo, w postaci właśnie z tamtych czasów. Należy dzisiaj do Lasów Państwowych, został odnowiony. Za nim, proszę bardzo, jest jego dawny
Proszę, następny, prawdopodobnie starszy dwór, bo leży dokładnie w osi głównej alei parku. Zachował się także park. Proszę bardzo, mamy plany oczywiście tego domu, tego budynku. Jest także zdjęcie przedwojenne części wnętrza jednego z pomieszczeń. No i jeszcze możemy w parku pokazać, proszę bardzo, pawilon ogrodowy, taki typowy do picia herbaty. Jest bardzo możliwe, że Napoleon tam właśnie przenocował. Ale w 1910 roku Bernard Arke, publicysta oliwski, w Oliver Nachrichten, w Wiadomościach Oliwskich, było takie czasopismo, opublikował artykuł o różnych nieścisłościach, jakie spotykamy w historii oliwy i postawił tezę, że to nie pierwszy dwór, tylko szósty dwór, nazywał się Mont-Brien. Proszę bardzo, zobaczmy z tej samej mapy, to jest plan na drugim końcu ulicy Polanki 5, 6 i 7 dworu. Więc on to odniósł do 6 dworu, z tym, że jest tam pewna zabawna historia. Ja akurat dokładnie ją niedawno przeczytałem w znakomitym skądinąd opracowaniu o dworach gdańskich, między innymi dworach na Polanka. To jest właściwie opublikowana praca doktorska pana Gawlickiego, byłego konserwatora wojewódzkiego. I fragment o wizycie Napoleona w tym dworze zawiera takie zdanie. Dwór szósty, 7 kwietnia 1810 roku kupił André Guillotin de Villaudier, hrabia de Vandewe, co potwierdzono w Paryżu w 1812 roku. I dalej jest takie zdanie. Kilka tygodni później, mianowicie 31 maja 1807 roku, nocował tam Napoleon. Jeżeli to jest, nie znam akurat tego artykułu Arkego, nie miałem do niego dostępu, na pewno jest w Bibliotece Gdańskiej, ale jeżeli to zdanie zostało zaczerpnięte od Arkego i takie jest rozumowanie, że jeżeli kiedyś później hrabia francuski nabył ten dwór, to znaczy, że wcześniej, a w dodatku napisane później, Napoleon tam nocował, no to można tą wiadomość wsadzić między bajki. Tym bardziej, że nie wiemy skąd Arke zaczerpnął informację, że właśnie ten dwór nosił nazwę Mont-Brien. Nie mówiąc o tym, że taka nazwa mogła być nawet powtórzona wielokrotnie. No ale ten dwór uległ zniszczeniu w 1830 roku. Proszę bardzo, dzisiejszy układ ulic to jest ta górna dolina między wzgórzami. Ulica Abrahama dzisiaj, przed wojną nazywała się Amfriderschluss, bo u jej zbiegu z Grunwaldzką była gospoda poświęcona traktatowi pokojowemu z 1660 roku, Friedensschluss. No myśmy ją nazwali imieniem bohatera kaszubskiego, Antoniego Abrahama. Niestety budynku dworu nie ma, bo się spalił, natomiast zachowały się dwa budynki gospodarcze w samej dolinie tej odgałęzieniu od roku 1869 są ujęcia wody dla Gdańska, ale kiedy ten dwór się spalił, no pozostały cegły, proszę bardzo, przy ulicy, proszę następny obrazek, przy ulicy Abrahama 27 jest taki dworek, zbudowany z cegieł szóstego dworu i co więcej, kiedy się wchodzi do niego, widzimy schody, przedproże, ganek i rokokowy portal, niewątpliwie przeniesiony z tamtego dworu. No więc jak widzimy, tutaj mamy wątpliwości,
które trzeba wreszcie kiedyś ostatecznie rozstrzygnąć, ale opierając się na źródłach pierwotnych, a nie wtórnych. Proszę bardzo, przenosimy się do Gdańska na Długi Targ. Jest tu kamienica numer 17. To jest widok z roku 1765. Ja oznaczyłem 17. Taka poziomo zamknięta u góry, niedaleko już bramy zielonej. I znowu wiadomość, którą czytamy, ale mówię od razu, w żadnym starym źródle tego adresu nie ma. To jest wiadomość nowa, powojenna. Można ją niestety znaleźć także w trzecim tomie Wielkiej Historii Gdańska. Mianowicie jest tam napisane, że Napoleon 1 czerwca, kiedy wjechał do Gdańska, zatrzymał się w domu Korneliusza van Almondego, co jest akurat prawdą, ale dalej jest badany przy Długim Targu numer późniejszy, oczywiście 17. I powołuje się autor na kronikę Czernekego. Tym razem miałem okazję sprawdzić to w tej kronice i na stronicy 275 jest tam wyraźnie, niedwuznacznie napisane. Zatrzymał się w domu van Almondego na długich ogrodach. Na długich ogrodach. A więc błąd. Błąd, który no, dzięki internetowi powiela się wszędzie. No czasami ostrożniejsi mówią, że no być może jest to hipoteza, bo jeszcze jest drugi adres, bardziej prawdopodobny. No przenieśmy się na ten drugi adres. To jest mapa z 1809 roku. Ta ulica, to jest właśnie, to są długie ogrody. Jak widać jeszcze wtedy, wszystkie te działki wąskie, głębokie, były wypełnione zielenią. No i tutaj oznaczyłem literą A właśnie dom czy pałacyk van Almondego. To był numer serwisowy 201. No po wprowadzeniu numeracji niestety po wojnie w tym miejscu zlikwidowany był to numer 47. To jest A tutaj. Przypomnę, tu jest rezydencja Mniszka, Pałac Rosyjski, tak zwany Kościół Świętej Barbary i tak dalej. Proszę bardzo. Mamy też na plany muzeum z 1869 roku. No, możemy zobaczyć rzut, jak to wyglądało. Ta rezydencja van Almondego z długim, głębokim ogrodem. Trójdzielny fronton, dwa długie skrzydła. Skala jest taka, że szerokość fasady jest 30 metrów. To był duży pałac, spory w każdym razie. Proszę bardzo. No niestety został w 1872 roku kupiony przez wojsko i przebudowany na dowództwo dywizji, na tak zwany budynek dywizyjny, dywizjonskie powite. No tutaj pokazuje ulicę, długie ogrody, tą południową flankę, aż tam do bramy Żuławskiej. Tutaj widać zdjęcie z lotu ptaka, gdzie jest już przebudowana ta rezydencja, ale widać, że jeszcze przed wojną ogród był i to skrzydło jedno, drugie zasłonięte trochę przez zieleń. Na dole mamy najnowszy budynek tam, no nie wiem jak Państwo, ja wolę to, oczywiście w dobrym stanie odnowione, bo tutaj też było mnóstwo zaniedbanych budynków w tym czasie, w XIX wieku to zdjęcie. Jeszcze przyjrzyjmy się tej przebudowanej rezydencji, proszę następny. Tak wyglądała przed wojną, jest 9 okien od frontu, nie ma już przedproża, tylko jest wejście. Jest podwyższony, ale dalej zachowana taka trójdzielność skrzydła. Dowództwo dywizji było do 1913 roku. Potem urządzono tu pomocniczą szkołę wojenną. No oczywiście
po powstaniu Wolnego Miasta zdemilitaryzowanego były tam rozmaite urzędy i instytucje. Proszę bardzo. Napoleon, jak wiadomo, najpierw przemusztrował, czy przyglądał się mustrzu oddziałów polskich, w tym 1 czerwca 1807 roku. Potem Korno pojechał oglądać fortyfikacje, między innymi, przepraszam, panu zasłaniam, fortyfikacje między innymi Wisłouścia i Portu. Także jest to pamiątka, wprawdzie twierdza Wisłouścia nie odzyskała jeszcze swojego hełmu. Proszę jeszcze następny, ja już zmierzam do końca. Tutaj jest druga rezydencja Napoleona, Pałac Mniszka, który do 1905 był zachowany. Też na tych ogrodach mamy tu jego ilustrację. Proszę, są jego plany. Wiadomo, tu były jakieś gabinety, tu były te jadalne i sypialne pomieszczenia, tu była wartownia, proszę. Taka była piękna, barokowa brama. Ten pałac ma swoją spadę stary. Natomiast tu z boku był mur oddzielający od drugiej posesji. Ten mur do dzisiaj jest zachowany, to jedyne co zostało. Pałacyk rozebrano w 1905. Były propozycje odbudowy, odrzucono. Już kończę, proszę. Kolejny ratusz. Trudno powiedzieć, czy był. Obiad raczej nie był w ratuszu, tylko u Rapa. Natomiast w tej sali na pewno wiele spraw związanych z utworzeniem Wolnego Miasta się działo. Ale tak wygląda kamelaria dzisiaj, a tak wyglądała przed wojną. Tam był taki korytarzyk z tyłu i tam wisiał portret podarowany przez Napoleona z napisem Eminisse, abyście pamiętali jednocześnie kazał zapłacić 20 tysięcy kwiatów. Proszę już kończę. Fortyfikacje, no między innymi jest ta reduta, czy redita napoleońska na grodzisku. No tak zwany stół Napoleona, niestety uległ zniszczeniu. To bardzo dobry, ciekawy pomnik, do którego oczywiście fałszywą legendę przypisano, jakoby Napoleon na grodzisku był już 1 kwietnia i oglądał Gdańsk. Nie był, bo grodzisko jeszcze było w rękach obleganych i nigdy nie zostało zdobyte. To jest nieprawda, że 22 maja 1807 roku zostało zdobyte przez Francuzów. To błędna informacja. Są opisy, relacje dzień po dniu, godzina po godzinie. 22 maja był spokój, wszędzie jest napisane. I koniec pomniki. Mamy cmentarz garnizonowy, gdzie wiemy, że leżą żołnierze generała Giełguda z Legionu Polskiego z 1807 roku. Wszystkie nacje mają tam pomniki, tylko my nie mamy. Dlaczego? Może już czas wreszcie uczcić się jakimś pomnikiem. I koniec ostatnie. Powstał prawdzie pomnik, ale poświęcony, że tak powiem, wszystkim świętym żołnierzom wyklętym, Bóg wie jeszcze komu. I tylko mała tabliczka dla legionistów generała Giełguda. To za mało. Musimy doprowadzić do większego pomnika. No, poza tym są oczywiście nazwy ulic, ale nie będę już tego omawiał. Dziękuję. Napoleon, który w Gdańsku był dwukrotnie, w 1807 i w 1812 roku, zostawił po sobie ślady. Są też miejsca związane z jego pobytem, o czym opowiadał profesor Janusz Ajkis. Ale warto też wspomnieć, że Napoleon jest dzisiaj również obecny wśród nas z pułkiem 12 Piechoty Księstwa Warszawskiego.
Więc jeżeli ktoś z Państwa będzie zechciał osobiście porozmawiać z cesarzem na temat przyczyn decyzji politycznych i militarnych, jakie podejmował, będzie miał okazję w przerwie to uczynić. Dobrze, szanowni Państwo, zaczęliśmy naszą debatę od kampanii roku 1806-1807 roku i chciałabym, żebyśmy jeszcze parę chwil pozostawili tym działaniom wojennym. I na początek chciałabym przeczytać pewien cytat chirurga wojsk napoleońskich Percy'ego, który opisuje pole bitwy po bitwie pod Iławą Pruską 7-8 lutego 1807 roku. Nigdy aż tyle trupów nie pokryło tak niewielkiej przestrzeni. Biel wszędzie zabarwiła się krwią i padający śnieg ukazywał zwolna ciała przed przerażonym wzrokiem przechodzących. Sterty trupów leżały wszędzie przy każdej kępie świerków, za którymi walczyli Rosjanie. Przy drodze i na polach rozrzuconych było tysiące karabinów, czapek i kirysów. Na stoku góry, za którą zapewne bronił się nieprzyjaciel, spoczywały setki zakrwawionych ciał. Konie okaleczone, ale jeszcze żywe, czekały na śmierć z głodu wśród stosów zmarłych. Ledwie zeszliśmy z jednego pola bitwy, napotkaliśmy następne, równie usłane trupami. W związku z tym cytatem dosyć przejmującym chciałabym się zapytać o charakter działań militarnych, wojskowych, uzbrojenie i warunki, z jakimi musieli zmagać się żołnierze Armii Napoleońskiej, wkraczając na terytoria za Odrę i na terytoria byłej Rzeczypospolitej. To znaczy na tę formę, oczywiście jestem jakoś też przygotowany, ale chwila oddechu, bo myślałem, że mam najpierw mówić, a potem odpowiadać na może bardziej konkretnie sformułowane pytania, bo to jest bardzo ogólnie powiedziane. Generalnie Armia Napoleońska operowała już nieco innymi metodami niż armia przeciwników. Tu chodziło zarówno o strukturę tych armii, gdzie w Wielkiej Armii była już ukształtowana struktura korpuśna, można tak rzec, czyli armia podzielona była na pododdziały, które były w stanie samodzielnie prowadzić na różnych teatrach wojennych działania i koordynować te działania w razie potrzeby. Natomiast u przeciwnika wciąż utrzymywał się system, można powiedzieć, pułkowo-dywizyjny, co łączyło wszystkie te armie, najogólniej mówiąc i najprościej. No, podział na jednostki taktyczne, bojowe i podział na jednostki skarbowo-administracyjno-aprowizacyjne. I to nie jest tak prosto, że mamy po prostu pluton, prawda, kompanię, batalion, pułk i tak dalej, tylko jednostkami stricte bojowymi były na przykład plutony czy bataliony. Natomiast jednostkami typu organizacyjnego, skarbowego i aprowizacyjnego były na przykład kompanie czy pułki. No tutaj nie wchodzę głębiej akurat w to ewentualnie później w razie potrzeby. Podstawowe rodzaje broni. Te same niby co już od wieków, ale rola niektórych rodzajów, niektórych formacji wzrastała, niektórych została w tym czasie przywrócona na krótkoświetność. I tak na przykład, oczywiście mamy piechotę, zawsze zwaną, no przynajmniej do naszych czasów, bo to się trochę teraz zmienia, królową wojsk. Oczywiście kawalerię. Tutaj już powiedziano wcześniej, że konie były tymi i silnikami owsianymi, oczami armii i tak dalej. Na pewno artyleria. Artyleria jest już tym rodzajem broni, która od mniej więcej połowy XVII wieku, od czasów wielkich reform Gustawa Adolfa i niektórych innych, potem XVIII-wiecznych reform, czy w Rosji na przykład Kutajsowa, czy we Francji Gribowala, to jest już broń jak na tamten czas bardzo skuteczna, bardzo nowoczesna, czego świadectwem jest choćby kampania roku 1809, gdzie już w znacznym stopniu nieobieżony, niedoświadczony, młody, bojący się przeciwnika, rekrut francuski, na przykład pod Wagram czy Aspen, czuje się pewniej, kiedy towarzyszy mu bezpośrednio artyleria. Artyleria jest na pewno czymś niesłychanie koniecznym i w tym momencie bardzo rozwojowym. Artyleria francuska i artyleria rosyjska uchodzą bodajże za najlepsze artylerie epoki, jeśli chodzi o system wagonów,
pomiar i w ogóle skuteczne na polu bitwy. Dlatego można powiedzieć, że w tej wojnie 1812 z kolei starły się armie, które były może na początku niewspółmierne co do liczebności, ale na pewno były od samego początku równorzędne, jeśli chodzi o siły artylerii. Jeżeli Napoleon wkraczał szacunkowo z 1000 dział do Rosji, to miał przeciwko sobie 900 dział przeciwnika. Na dzień dobry, można tak powiedzieć. Reszta, to coś można powiedzieć, to można jakoś tam gdzieś uszczegółowić, ale nie o to chodzi. Czym był pluton, czym był batalion? Zasadniczo batalion dzielił się na statystycznie 8 plutonów, bywały też inne liczby. Jeżeli miano prowadzić walkę ogniową, batalion rozwijany był w dwie, rzadziej już wtedy trzy linie. Z trzech linii rezygnowano ze względu na, jak się okazało, niekoniecznie większą skuteczność ognia przy trzech liniach, natomiast dwie linie dawały możliwość lepszego przeskrzydzenia przeciwnika, czyli wydłużenia własnego frontu. Bataliony strzelały według pewnej określonej kolejności, w ten sposób by zachowana była ciągłość ognia. Chyba najbardziej skomplikowane, jeśli chodzi o numery batalionów i kolejność oddawania strzałów, był system pruski. Natomiast w armii rosyjskiej na przykład, którą mam przyjemność odtwarzać w jakiejś stopniu ją piechotę, no dzisiaj nie jestem w mundurze, bo to nie jest ta okazja, jakby to powiedzieć, byłoby to fopał, ale chodzi o to, że tam strzelano tak, pierwszy pluton, ósmy, drugi, siódmy i tak dalej do środka, potem od początku. Prusacy strzelali szybko, bo stawiali bardzo mocno na wyszkolenie strzeleckie. Francuzi i Rosjanie w pewnym sensie już w wojnie 1807 roku trochę improwizowali, bo u Francuzów szkolenie było szybkie, po mniej więcej dwóch tygodniach rekrut był już kierowany na front, gdzie miał się otrzeć starych wiarusów. Po stronie rosyjskiej wprawdzie formalna dyscyplina była ćwiczona, ale jeśli chodzi o ostre strzelanie, żołnierz dostawał dwa, w porywach trzy, jakby powiedzieć, naboje do ostrego strzelania na ćwiczenia, na rok. Więc jak mówię, tutaj różne próby łatania tego przez ceramiczne pociski, które uszkadzały zamki i tak dalej, to była absolutna improwizacja. Więc jak mówię, obie strony zasadniczo często wchodziły w starcie bezpośrednie. Tutaj decydowała psychologia, także psychologia tłumu, stopień też wyszkolenia, które niwelowało ten zwykły ludzki lęk. No i oczywiście cała ta oprawa, która stanowi o pięknie swoistym, tej teatralności, teatralizacji wojny ówczesnej, ten łopot sztandarów, to obicie werbli, no to z jednej strony jest bardzo malarskie i muzyczne, ale z drugiej strony działa też podkorowo na organizm, wytwarcie pielerytm i tak dalej. Kawaleria, której rola zaczęła nieco przygasać, najpierw powiedzmy sobie w średniowiecznych bitwach wojny stuletniej, gdzie pojawiają się te słynne łuki, prawda, cisowe i tak dalej, kusza, która przebija, a potem w momencie wynalezienia nowoczesnej, sprawnej artylerii polowej, która jest w XVII wieku, wprowadzona w życie masowo, gdzie ta kawaleria przestaje być tym atutem głównym. Ale właśnie epoka napoleońska jest tym okresem, kiedy na krótki czas zostaje przywrócona znów bardzo mocna rola kawalerii, nie tylko ze względu na masowość, ale też na zróżnicowanie zadań i w konsekwencji uzbrojenia i umodelowania i tak dalej. Tutaj na razie potrzeby mogę mówić o rodzajach oczywiście, ale to w tej chwili nie ma sensu. Bito się przede wszystkim po to, żeby doprowadzić do rozbicia tego przeciwnika, czy to ogniem artylerii, czy to działaniem bezpośrednim ognia piechoty, czy magnetów piechoty, czy też najlepiej się to sprawdzało w pościgu oczywiście za rozbitym przeciwnikiem, przez zorganizowanym działań kawaleryjskich. Przy tym wszystkim wojskiem szybkim były przede wszystkim oddziały jazdy ze wszystkimi tego zadaniami, jakie od wieków, od zawsze przypisywano oddziałom szybkim. No i oczywiście ciężka kawaleria, która miała rozbijać szyki przeciwnika w sprzyjających okolicznościach. Można kontynuować, ale myślę, że to może za chwilę, prawda? Dziękuję. Dobrze, dziękujemy. W związku z tym ciekawym i interesującą wypowiedzią chciałabym teraz się zapytać.
zapytać obecnych tutaj uczestników debaty, biorąc pod uwagę wyszkolenie, uzbrojenie, możliwości bojowe armii napoleońskiej, która znalazła się na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, jakie czynniki doprowadziły do tego, że po bitwie pod Pułtuskiem i Goleminiem Napoleon zdecydował się na zrobienie przerwy? To znaczy, zdecydował się na zrobienie przerwy, ponieważ kampania uległa wyhamowaniu, krótko mówiąc. Straty obu stron były dosyć wysokie i obie strony ze względu na trudności aprowizacyjne, ze względu na koszmarną pogodę, prawda, to labudy podałem, piąty żywioł, obie armie musiały zająć się przede wszystkim zabezpieczeniem swojego brzucha, na którym, jak mówił Napoleon, armia maszeruje. I tylko fakt, że marszałek Ney odniósł lokalne zwycięstwa nad Prusakami, wymarzył sobie wspaniałe kwatery w samym Królewcu, już nieopodal miejsca, gdzie w Memlu przebywała pruska para królewska, pogonił za, wydawałoby się, już pobitym kompletnie na głowę przeciwnikiem. Zapędził się tak daleko, a gdzieś tam za nim, takim martwym, można powiedzieć, biegiem, przebiegł taki, czy pierwszy konwój Bernadotta, czy jeszcze potem Dawu i tak dalej, dostrzegł przeciwnik szansę złapania w pułapkę przynajmniej niektórych korpusów, a na pewno korpusu Neya po raz pierwszy, bo wiosną 1007 powtórzy się ten zamysł po raz drugi. Obie armie manewrują w taki sposób, że plany ani jednej, ani drugiej strony się nie udają, właśnie z tej samej przyczyny. W ręce oddziałów obu stron dostają się plany przeciwnika. Tutaj podaje się różne rzeczy. Jeżeli chodzi o wykrycie planów rosyjskich z tego czasu, dlaczego się odwołuję? Bo ja przygotowuję na inną okazję referat o udziale Włochów etnicznych w kampaniach napoleońskich. I w związku z tym akurat to włoscy żołnierze Napoleona przejęli tego kuriera rosyjskiego, który te plany wiózł. Ale w każdym razie Rosjanie i Francuzi w porę zorientowali się w swoich planach i dlatego obie strony zareagowały w taki sposób, że doprowadziło to do rozwiązań patowych pod Jonkowem, Markwedą w okolicach Olsztyna i w konsekwencji armia Bennigsena musiała się ze swoimi pruskimi sojusznikami wycofać na północ w kierunku Królewca. Napoleon podjął pościg. Ale w tym momencie wskutek trudności terenowych, braku koordynacji działań, pamiętajmy, że to są czasy grubo przed narodzeniem się łączności radiowej, czyli tak zwanego czasu rzeczywistego na wojnie, gdzie każda decyzja jest spóźniona co najmniej o kilka godzin, a najczęściej znacznie bardziej. I w konsekwencji, być może, nie wykluczają też niektórzy badacze, może nie tyle złej woli, ale raczej jakiejś takiej karygodnej nieudolności marszałka Bernadotta, sprawa toczy się w ten sposób, że bitwa pod Pruską i Ławą, która z jednej strony jest wspaniałym pokazem sprawności i manewrowej, i bojowej armii napoleońskiej, która przez cały czas tej bitwy, nawet w tej fazie, kiedy ma ona zdecydowanie mniejsze siły, utrzymuje cały czas postawę zaczepną i nie pozwala się jakby zniszczyć, za późno dochodzi. Bernadot w ogóle się nie pojawia. W konsekwencji mamy to, co tutaj profesor przed chwilą powiedział, rzeźnia, prawda? Jest rzeźnia i tu tylko, czyli tak, mam na razie skończyć, tak? Doskonale, już się podpowiedzę. Widać z tego, że sam opis poszczególnych bitew mógłby stanowić temat innego spotkania. Natomiast tutaj już dowiedzieliśmy się, jakie były przyczyny tej przerwy. Działania wojenne zostały wznowione późną wiosną. Doszło do słynnej bitwy pod Frydlandem, która doprowadziła do pokoju w Tyrze, poprzedzonego słynnym spotkaniem Napoleona i cesarza Aleksandra na tratwie na Niemnie. Również znajduje się taka ilustracja, którą zawsze cieszę studentów, pokazuje na zajęciach, jak Napoleon i car Aleksander wymieniają braterski pocałunek. I
ta ilustracja zawsze rozbawia studentów ze względu na charakter i sposób tego pocałunku. Więc spotkanie na Niemnie doprowadziło w konsekwencji do podpisania pokoju w Tyrzy, którego z jednym z postanowień było właśnie utworzenie Księstwa Warszawskiego. Zanim porozmawiamy o Księstwie Warszawskim, chciałabym się zapytać, dlaczego sprawa polska była tak bardzo drażliwa w tych rokowaniach i w ogóle w polityce w czasach napoleońskich? Przepraszam bardzo, zadumałem się, ale... Dlaczego sprawa napoleońska była... Nie, to pytanie usłyszałem, ale spojrzałem na zegarek i stwierdzam, że my godzinę 15 minut już cały czas wojna, strzelamy. Wszystko się kręci wokół militarnego aspektu działalności cesarza Napoleona. A ja myślę, że można by znacznie więcej czasu poświęcić temu, co Napoleon zrobił w różnych miejscach, w których przebywał, starając się środkami pokojowymi i dla celów pokojowych i właśnie oderwać się od wizji przypisywanej mu na pewno słusznie, że był znakomitym strategiem w sprawach wojskowych, ale równocześnie zrobił dużo dobrego. Myślę, że także nie tylko dla przyjaciół. Myślę, że od Napoleona i jego przeciwnicy, szczególnie ci bardziej oddaleni od wielkich centrów europejskich, się wiele nauczyli. Ja myślę, że my przy sprawie polskiej musimy koniecznie o ten aspekt przy Księstwie Warszawskim zahaczyć, po prostu dlatego, że stała się rzecz, którą by się nie udało załatwić w krótkotrwającym Księstwie Warszawskim tylko starciami militarnymi. Przebudowa administracji, sposobu rządzenia, proszę sobie wyobrazić, było przytoczone pozytywna ocena pospolitego ruszenia, z którym w pierwszych tygodniach i miesiącach Dąbrowski zajmował się tym, żeby według starego sposobu próbować organizować tam co dziesiątego domu jednego rekruta i jeszcze szlachcica, który by miał konia i ordynansa. To wszystko w ciągu paru lat uległo gwałtownemu przebudowaniu. Księstwo skończyło się armią wracającą z Paryża, armią pokonaną, ale armią, z której Rosjanie, dzięki Krasińskiemu, mieli bardzo dużo pożytku. I administracja państwowa, kodeks Napoleona. Nie przedłużając tego wątku, myślę, że chciałbym go rozwinąć także geograficznie. Mianowicie nie można powiedzieć, że Napoleon, siedząc w Ostródzie i Kamieńcu, zajmował się wyłącznie sprawą polską. Miał wiele różnych innych rzeczy na głowie. Podpisał traktat z Persją. Bardzo ciekawe. Z tego, jak mamy zachowane relacje, ambasador perski był pod oblężonym Gdańskiem, oglądał, co tu się dzieje, ale równocześnie to, co podpisano na papierze, jest bardzo dobra i ciekawa książka o tym, właśnie tylko w stosunkach Napoleona z Persją. Są tam takie zapisy, że Gruzja nigdy się nie znajdzie pod władzą Rosji. Są zapisy o przełęczy na Kandaharze,
o tym, jak się najlepiej dostać do Indii poprzez tą drogą. Po co? No po to, żeby tam może by się udało lepiej niż na Trafalgarze wsiąść się za Anglików. Więc chciałbym, żebyśmy, tak powiem, wnieśli w tę dyskusję trochę więcej konstruktywnych elementów z działalności Napoleona, a nie tylko strzelania. Widać z tej wypowiedzi pana doktora, że sprawa polska była jedną z wielu, która zajmowała Napoleona, który rzeczywiście miał w swojej głowie wiele różnych planów, więc widać z tej wypowiedzi, że była tylko jedną spośród wielu innych kwestii, którymi zajmował się Napoleon. Czy można? Bardzo króciutko na razie, bo nie chcę tutaj się wcinać, ale jak pan profesor powiedział o innych sprawach niewojennych, no to przecież znakomitym wątkiem z tej dziedziny, którą miałem tutaj, czyli te wschodnie Prusy, tak, Warmia, Mazury, obwód kaliningradzki, jest na przykład kwestia poruszenia kwestii Kopernika. Mówi się, że wskrzesił Kopernika w Polsce w jakimś sensie, takim formalnym. Wyszedł ze specjalną misją swojego sztabowca Gleya, żeby poszukiwał śladów Kopernika. Glej trochę pobłądził, trochę się mylił, ale penetrował archiwa i tak dalej. Napoleon był człowiekiem ciekawym kraju, w którym operował i kiedy przez jedną, jedyną noc przenocował w kolegiacie dobromiejskiej, zaprosił na rozmowę przy wieczerzy dwóch kanoników, Kremeda i Foxa, i rozmawiał z nimi bardzo interesująco ponad godzinę o sprawach dawnej Warmii, czy było pismo fotorobiste, co to takiego, czy to jest w ogóle ta Warmia, gdzie jestem, lubił to wiedzieć. I tutaj, jeżeli już o wiedzy takiej mówimy, wspomnijmy Wybickiego, ale nie w kontekście militarnym, tylko tak, szpitalnictwo to raz i wizyty w Kamieńcu i ta słynna rozmowa Wybickiego z Napoleonem, która zostaje nad bardzo nieciekawą lekturą, książką Riviera, Anarchia Rzeczypospolitej i historia upadku tego państwa. I Wybicki zdumiony powiada, no to anegdota może znana, może nie wszystkim, dlatego ja mówię, tutaj przytaczam. Dlaczego wasza cesarska masz czyta taką straszną książkę? Tam są same głupie i złe rzeczy. On mówi, no niestety, innej mi nie dostarczono. A potem z taką pretensją powiada, że jak mógł, czytam to i zastanawiam się, jak mogliście doprowadzić do upadku sami państwo z takimi możliwościami? No i tutaj ten taki wersalski, salonowy, prawda, zwrot Wybickiego, no nie mieliśmy takiego władcy, jak wasza cesarska mąż. No i te oklaski pochleszcza Mira, prawda, Berthier, klaszczą, prawda, że wszystko jest w porządku. No Kopernik, jak mówię, na pewno jest tutaj też ważnym aspektem. Dziękuję bardzo. Ja jeśli mogę, to jeszcze tak paru wątków bym się odniósł tylko, ale powiem tak, przewrotnie. Jest znakomity historyk angielski, który nie zajmuje się Napoleonem, tylko Adolfem Hitlerem. I on Kershaw, który napisał znakomitą zresztą biografię, chciałbym, żeby kiedyś Napoleon miał taką biografię, jaki dorobił się niesławny bohater XX wieku. I ten Anglik, którego można by podejrzewać, bo raczej brak sympatii do Francuzów, pisze takie piękne zdanie na początku tej swojej biografii, że Hitler na zawsze będzie hańbą Niemiec, obojętnie jakie pozytywne aspekty czasu rządu nazistowskich byśmy przywoływali. Natomiast Napoleon zawsze będzie powodem do dumy Francuzów, dlatego że dzisiejszy system prawny, administracyjny, edukacyjny, to jest dorobek pierwszego cesarstwa rozwinięty potem jeszcze w okresie rządów Ludwika Napoleona III i w gruncie rzeczy nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo napoleońskim świecie do dnia dzisiejszego żyjemy, tkwimy w gruncie rzeczy w tym napoleońskim świecie. I to nie dlatego, jak zawsze mówię, że Napoleon chodził jak pomysłowy do Brągier i co chwilę mu ten ping-pong skakał, prawda, i on tam jakąś nową reformę sobie wymyślał. Napoleon potrafił być wielki wielkością innych, potrafił słuchać, a umysł racjonalny powodował, że wybory, jakich dokonywał, były przez wiele lat trafne. Ale odnoszę się jeszcze do dwóch kwestii, myślę, że istotnych, które w jakiś sposób podsumują naszą dyskusję. Po pierwsze wojna. Znakomity historyk francuski powiedział kiedyś, że to największy chyba cywil wśród wojskowych. Czy Napoleon fascynował się wojną? Nie, drodzy Państwo. Napoleon rozumiał, czym wojna jest w tym swoim najstraszniejszym obliczu. Bo tak jak tutaj pan doktor bardzo ładnie opisał, ta wojna napoleońska wydaje nam się taka kolorowa, barwna, te pióropusze, te sztandary, te werble, te kolorowe mundury. Ale każda wojna jest straszna i okrutna i przynosi straszne cierpienia i te wojny napoleońskie też przynosiły nie tylko ludziom, także zwierzętom. Strasznymi ofiarami tych wojen są konie przede wszystkim. Mało kto o tym mówi, ale zauważcie, drodzy Państwo, to jest w ogóle nasz stosunek do zwierząt. Ile koni przeszło do historii z nazwy?
No można by wymienić najsilniejsze, a te rzesze, tysiące, miliony zwierząt, które padały na polach bitew i których imion nikt nawet nie wspomina, może wierzę, że się jeszcze czasami wspomina, prawda? Ale pomijając ten aspekt, jest taki piękny cytat, który jeden z polskich pamiętnikarzy zawarł w wypowiedzi Napoleona z roku 1806, wtedy, kiedy właśnie zaczyna się te polskie powstanie, kiedy młodzież wielkopolska garnie się pod sztandary powstającego wojska polskiego i cesarz udziela audiencji Wielkopolanom i patrzy na te porywy serca młodych ludzi, którzy już chcą bić się za tą ojczyznę, mówi: młodzi ludzie, mówi, wiecie się tej wojny, ale wiecie, czym jest wojna? Wojna to nie sława, to nie chwała, to nie zaszczyty. Wojna to brud, to głód, to cierpienie, to rany, etc. Już tutaj czasu nie ma, żeby to wszystko opisywać. Ale on miał pełną świadomość tego, czym jest wojna i w gruncie rzeczy chyba był jeden z pierwszych wodzów, który tak naprawdę robił wszystko, żeby skalę cierpień żołnierza, a pamiętajmy, że nie bitwy są wtedy okrutne dla armii, tylko przemarsze i wszystko to, co wokół bitew się dzieje, przynosi dziesiątki ofiar. Ale co najważniejsze, chciałem zamknąć jak gdyby te nasze dyskusje w takiej jeszcze jednej kwestii. Napoleon i Polacy. Usłyszymy, czy warto tego Napoleona w hymnie, czy ten Napoleon rzeczywiście traktował nas jak mięso armatnie, chciał nas tylko wykorzystać do własnych celów, czy myślał o nas, czy miał rzeczywiście zamiary, które przekładałyby się na odzyskanie polskiej państwowości. Ja Państwu powiem na zakończenie o takim jednym dokumencie, który powstał 11 kwietnia 1814 roku. To był traktat abdykacyjny Napoleona, podpisany w Fontainebleau. To już jest moment, kiedy kończy się kariera cesarza. Pierwszy raz. Jeszcze będą 100 dni, jeszcze będzie 100 dni, ale tu mówimy o roku 1814, kwietniu roku 1814. To jest dokument, którym sprecyzowano wszystkie warunki, na jakich Napoleon opuszcza tą Francję i co się jemu należy i członkom jego rodziny. W tym dokumencie, który liczy wiele punktów, nie ma nazwiska ani jednego Francuza, który nie nazywałby się Bonaparte, bo tam są dokładnie ustalone kwestie, prawda, apanaży, tego, co przysługuje, etc., etc. Nie ma tam ani jednego grenadiera Starej Gwardii wymienionego, nie ma tam ani jednego generała czy marszałka, który do końca zachował wierność wobec Napoleona. I wiecie, jaki jest przedostatni punkt tego traktatu abdykacyjnego? A Polacy, którzy jako jedyni do końca byli u mojego boku, mają prawo wrócić do swojej ojczyzny z chorągwiami, z bronią, z werblami, bo tego wymaga honor żołnierza polskiego, który do końca nie opuścił sprzymierzeńca. Wiedział, że po 200 latach nawrot w ratuszu gdańskim wspaniałym przywoła ten cytat i dlatego go pisał. To był dokument, który w ogóle nie miał prawa ujrzeć świata dziennego. To nie był akt propagandy, że to można będzie medialnie wykorzystać, etc. To był jego poryw serca, bo tak naprawdę kończąc, można by powiedzieć, tą część naszych rozważań, powiem tak. Myśmy po części tego południowca fascynowani, jako naród północy, z temperamentem południowców. I generalnie rzecz biorąc, Napoleon nas chyba lubi. I to lubienie przekładało się także na pozytywne decyzje w kwestii polskiej. Ja bym powiedział tak, przede wszystkim Francja, bo to musiało dookreślać politykę Napoleona względem wydarzeń europejskich, no bo był cesarzem Francuzów i to jak gdyby zmuszało do określonych działań. Ale powiem szczerze, w tych działaniach Napoleon popełnił parę błędów. I te błędy to było to, że pamiętał o nas. Dużo łatwiej byłoby mu zapomnieć, ale Napoleon był człowiekiem dwóch epok. W nim był taki racjonalizm i taka jak gdyby umatematyzowany porządek świata oświecenia, ale z drugiej strony był to też powiew uczuć serca, który charakteryzował już tą nową epokę, która nadciągała w wieku XIX. I na tym zakończę. Dziękuję. Pan profesor powiedział, że to jest już wypowiedź na zakończenie. Ja jednak przepraszam, bo ja pozwolę sobie jeszcze na parę słów, ponieważ właśnie powiedział pan, że te słowa, które zostały tutaj zacytowane, były pewnym porywem serca, umysłu, porywem uczuć. Pragmatyka i realizm życia politycznego był zupełnie co inny. Obciążenie księstwa sumami bajońskimi, kontyngentem, kontrybucjami wojennymi, utworzenie księstwa warszawskiego jako jednego z wielu tworów terytorialnych, które tworzył Napoleon, zmieniając Europę, raczej nie wyglądał pozytywnie jako element odbudowy niepodległego państwa polskiego. Ale ja teraz już nie będę dyskutował, bo czas mija, ale myślę, że jeszcze będziemy mieli chwilę na dyskusję z Państwem i myślę, że do tych wątków tego głosu... To nie są wszystkie, mam jeszcze... Ja wiem.
Ale to nie ja. Myślę, że to warto do tych wątków powrócić i sobie je powyjaśniać, ale chciałbym, żebyśmy też oddali głos po to innym uczestnikom, bo dominujemy. W takim razie, szanowni państwo, zapraszamy. A ja chciałbym wrócić do kodeksu Napoleona. Taki przykład, jak bardzo epoka napoleońska przerwała świadomość, bo na przykład zabroniono pochówków w kościołach. A przecież w Gdańsku na przykład przez całe wieki rodziny kupowały sobie groby, no w kościele maniackim ponad 540 milionów. Jak to naraz nie może krewny być pochowany, tutaj zapłaciłem. Także to było przerwanie świadomości bardzo głębokie. Inna taka sprawa, może nie sam Napoleon to wywołał, ale jednak kiedy powstawały fortyfikacje nowe, to nazywano je od marszałków. Mamy tu w Gdańsku Redutę tam Kafferiego, Delsur, była Leclerca, jest Senarmonta, była Dezena. Można to cała encyklopedia wielkich dowódców, czy takich nawet nie tych najwyższych, ale bardzo dobrych. Oczywiście to przenosi się także na inne rzeczy. W 1810 roku po raz pierwszy w Gdańsku nazwano plac, dawno Plantaż albo Irgarten, czy Błędnik, placem Napoleona. To był pierwszy przypadek nazwania placu czy ulicy nazwiskiem sławnego człowieka. Wprawdzie długo się to nie utrzymało. Po powrocie do Prus chciano to przemianować na Fryderyka Wilhelma, ale jak piszą gdańszczanie dawni, to się nie przyjęło. Trzeba było czekać już na czasy znacznie nowsze, żeby nazwiska takich polityków między nimi się zaczęły pojawiać w nazwach. Zbliża się przerwa, a dyskusja robi się coraz bardziej żywa i coraz bardziej interesująca. Profesor Kizik jeszcze zabierze głos. Proszę państwa, są dwie tradycje w Europie związane z Napoleonem. Tradycja pronapoleońska i antynapoleońska. Większość państw europejskich ma charakter, znaczy kultywuje tradycję antynapoleońską. To jest rzeczywiście, to są zarówno Prusy, jak i Niemcy. Ale to jest również i Anglia, to jest Hiszpania, to jest Portugalia, to są Włochy. Wcześniej to również było i państwo kościelne i również była to okres rzeczywiście Francji, okresu restauracji. Większość państw ma tradycję wtedy antynapoleońską. Oczywiście jedną z niewielu tutaj, znaczy jednym z niewielu wyjątków jest tutaj akurat no, kwestia stosunku Polaków do Napoleona. Doskonale wiemy, co tam subiekt Wokulskiego u siebie trzymał, dlaczego akurat był tak związany akurat z tym kultem. To nie ulega wątpliwości. Teraz kwestia Gdańska, no bo w końcu jesteśmy gdańszczanami. Przyszliśmy podyskutować, jak ten Gdańsk wyszedł na Napoleona. Otóż wyszedł jak Zapłocki na mydle. Nie ma nic gorszego akurat, co się mogło zdarzyć w dziejach Gdańska, jak właśnie dwa oblężenia związane z okresem napoleońskim. Jest to zdecydowanie koniec Gdańska nowożytnego. Gdańsk został zrujnowany, został pozbawiony akurat możliwości funkcjonowania w pewnym systemie gospodarczym europejskim. Między innymi związane to było z blokadą handlową, blokadą kontynentalną, no, którą zarządził Napoleon, powstrzymując możliwość rozwoju Gdańska, który był miastem handlowym. I trzeba sobie wyobrazić, że każdy z Gdańszczan stracił jedną czwartą bądź do połowy swojego majątku po to, żeby wyżywić stacjonujące tutaj wojska. Po to, żeby wypłacić kontrybucje, które były nałożone na Gdańsk i na Gdańszczan ze strony siedzącego tutaj akurat cesarza. Albo wielu innych. Jest to również akurat, no, przysłał również specjalistów muzealników, którzy rozejrzeli się po obrazach i zabrali ten najcenniejszy obraz Gdańska, jaki można było zabrać, czyli Memlinga, po to, żeby wisiał w Luwrze. I proszę sobie wyobrazić, gdyby rzeczywiście Napoleon nie przegrał, to tego obrazu nie byłoby już w Gdańsku. On wrócił w Gdańsku no, wskutek Kongresu Wiedeńskiego i również dzięki temu, że doszło akurat przy okazji rokowań wiedeńskich do stworzenia pierwszych planów
porozumienia międzynarodowego związanego z odzyskiwaniem zagrabionych dzieł sztuki. I rzeczywiście ten grabież to był siedzący tutaj cesarz. W jego imieniu rzeczywiście to stworzono. Jeżeli będziemy teraz śledzić, jak wyglądają akurat kwestie handlowe Gdańska od pierwszego rozbioru do rzeczywiście zakończenia tutaj całego konfliktu napoleońskiego, to widzimy, to możemy to podzielić na pewne fazy. Pierwsza faza, oczywiście rozbiór 1772 roku, oznaczał odcięcie Gdańska i terytoriów gdańskich, które do miasta należały, od zaplecza polskiego. I to są rzeczywiście, to jest okres pomiędzy pierwszym i drugim rozbiorem, jest okresem fatalnym, albowiem administracja pruska po pierwsze stworzyła miasto konkurencyjne, stworzyła również nowy port, gdzie zaczęła rzeczywiście obciążać cłem handel polski w taki sposób, że rzeczywiście, że trzeba było rozważać konkurencyjne kierunki eksportowe. I to jest rzeczywiście okres fatalny. A mamy drugi okres, od drugiego rozbioru do wybuchu wojen napoleońskich, czyli 1793-1806. To jest wspaniały rozwój gdańskiego handlu, albowiem wskutek drugiego rozbioru Polski do terytoriów pruskich przyłączono głębokie zaplecze polskie wraz z Warszawą. A więc ten cały teren po prostu rzeczywiście funkcjonował jako zaplecze dostarczające Gdańskowi możliwości wywozowe. I to jest rzeczywiście, wszystkie statystyki z tego okresu, statystyki wykazują wyjątkowo pomyślny okres rozwoju Gdańska. I również jeszcze jedna rzecz, a tylko jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać. Administracja pruska, obejmując Gdańsk, przyjmując Gdańsk, przyjęła na siebie również utrzymywanie fortyfikacji oraz również garnizonu. To zdjęło tą czapę finansową, która z którą już Gdańsk sobie rzeczywiście w okresie przedrozbiorowym nie mógł poradzić. I następuje rzeczywiście katastrofa wojny i oblężenia. Zaraz trzymam tą buławę, jak i łatwo nie odzyska pani doktor. Oznacza to zniszczenie całych przejść, czyli tego dotychczasowego miasta konkurencyjnego polskiego, które rzeczywiście już nie zostało odbudowane. Znaczy te przedmieścia, które Siedlce, Nowe Szkoty, Święty Wojciech, Chełm, one wszystkie zostały zburzone, no przynajmniej już również w celach oczywiście, no tutaj czysto już bojowych, po to, żeby wyczyścić. Mam bliżej mikrofon. Z tyłu mnie nie słychać, będę krzyczał. A więc mamy tutaj zniszczenia bezpośrednie tego majątku. One nie zostały odbudowane, prawda, te zaplecza. I drugie również oblężenie, które jest również oblężeniem tragicznym, prawda? One rzeczywiście wykańcza Gdańsk. Zresztą widać to nawet również, jak mówiono o cierpieniu ludności, znaczy się o żołnierzy, ale ludność cywilna przede wszystkim dostała ciężko kości, to doskonale widać, jak wyglądają statystyki umieralności. A więc Gdańsk wychodzi z tego konfliktu nie tylko już z guzami i ma podbite oczy. On jest złamanym miastem. 35 milionów franków, które kosztuje złocie, które rzeczywiście Gdańsk musiał wyłożyć, będzie spłacał dziesięcioleciami. I gdyby nie objęcie akurat części tych długów przez rząd pruski, to Gdańsk jeszcze gorzej by wyglądał. Gdańsk jest miastem złamanym i nie jest w stanie z tego wyjść aż do drugiej połowy wieku XIX. Jest miastem prowincjonalnym. Niestety ten prowincjonalizm rozpoczyna się wraz z, no, tutaj z rolą napoleońską. Teraz jeszcze, jak wyglądają inne miasta? Czy Gdańsk jest jedynym miastem, które dostał tak samo mocno w kości? Ja już kończę. Tak samo dostała również Lubecka, Hamburg i Bremen. To są wszystko miasta, które, wszystkie miasta te, wolne miasta hanzatyckie, rzeczywiście są traktowane po prostu jako miejsce dostarczania pieniędzy. Z tym, że raczej chodziło o to, żeby Wisła i jej linia nie była politycznie rozczłonkowana. A jeśli nie była rozczłonkowana, to wszystko jedno, kto tą linią zarządzał i wtedy Gdańsk miał się dobrze. Generalnie. Profesor Kinik w
wprowadził nas już w drugą część naszej debaty, która będzie poświęcona właśnie miastu Gdańsku, w czasach napoleońskich. A teraz zapraszam Państwa no już na 20-minutową, a nie 30-minutową przerwę.